Cześć, witam. Chciałbym Wam dzisiaj polecić stronkę Odnaleźć siebie znowu. Jest to stronka, właściwie osoba, która stoi za tą stronką, która pomogła mi trochę odnaleźć, przypomnieć sobie różne rzeczy, podbudować, cóż, pewne cechy charakteru poprzez, tak jak mówiłem, polecenie mi i wsłuchanie się w Potęgę Podświadomości i Białą Księgę Ramta. Są tam rzeczy, które potrafią odbudować człowieka, zmienić jego podświadomość, żeby przyciągał do siebie to, co najlepsze, zrozumieć, jak w Białej Księdze Ramta, przestawić paradygmat, że to my jesteśmy bogami i że to my kreujemy rzeczywistość. I wiele różnych mądrych rzeczy tam jest naprawdę. Polecam Białą Księgę Ramta. I teraz chciałem Wam przeczytać coś, z czym się zgadzam, że my wszystko mamy w sobie i temat związków. Przeczytam Wam, ogólnie polecam Wam. Jak chcecie zostawić łapkę w górę tutaj na stronie Odnaleźć siebie znowu, bo jest to strona warta uwagi, wiele mądrych rzeczy jest na tym. Oj, Braterstwo Światła, coś Wam coś pokażę. Patrzcie teraz tak. Zaczynajmy. Dlaczego większość ludzi tak pragnie być w związku? Bo pragniemy pełni i uważamy, że ta druga osoba nas uzupełni. A to zupełnie nie tak. Dlaczego? Do pewnego momentu trudno jest to zrozumieć. Ale my tak naprawdę od innych oczekujemy tego, czego nie dajemy. Z różnych względów sami sobie. Tak, braki w sobie. Ze sobą. Próbujemy wypełnić innymi. A raczej oczekujemy, że oni to nam za nas zrobią. A to tak nie działa. Dlatego są osoby, które zmieniając partnerów nie potrafią zaznać szczęścia. Chcesz sprawdzić, czy to prawda? To zastanów się, czego oczekujesz od swojego partnera, partnerki. Wiesz już? To teraz pomyśl, czy dajesz to, co właśnie sama sobie. A dlaczego tak nie jest? Dlaczego sam sobie tego nie dasz? I sama sobie tego nie dasz? Bo nie kochasz siebie? Lub kochasz niewystarczająco? Ktoś, kto naprawdę kocha siebie, wie, że wszystko, czego potrzebuje, ma w sobie. I nikt i nic z zewnątrz nie jest w stanie mi tego zapewnić. I takie osoby są w związkach, bo chcą, a nie dlatego, że muszą, czując się niekompletne i oczekując od innych uzupełniania. Życzę Ci tylko takich dojrzałych związków z miłością. I to jest, zgadzam się z tym, tak było, ja tak myślałem. 9 lat temu, często tak mówię, ale serio, tak myślałem. Skup się na sobie. Myślałem tak, 9 lat temu, wiecie jak myślałem? Skup się na sobie, bo większość jest jaka jest, więc musisz się skupić na sobie, bo skoro ona cię nie rozumie, to skup się na sobie. I wtedy ty wyjdziesz na lepsze, bo nie będziesz patrzył na innych, a będziesz patrzył na siebie, gdyż masz to w sobie. Proste. Pięknie wytłumaczone. I skup się na sobie i też się zgadzasz z tym tekstem. To wszystko